Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym filmie na kanale, który dzisiaj będzie poświęcony tematyce Apple, mianowicie jak w dosyć niskim budżecie, ponieważ poniżej 1500 zł, stworzyć sobie cały ekosystem Apple'a wraz z MacBookiem, wraz z iPhone'em oraz iPadem. Także zaczynamy! Urządzenia Apple są drogie. Jest to fakt bezsprzeczny, nie ma się tutaj co oszukiwać. Natomiast już w kwocie około 1500 zł można stworzyć sobie własny pełny ekosystem tej marki. Oczywiście nie będą to urządzenia topowe, ba, będą to urządzenia już starsze, właściwie skrajnie starsze, ponieważ jeśli mówimy na przykład tutaj o MacBooku, to wykorzystamy tutaj jego podstawę w modelu A1260, jest to MacBook Pro z roku 2008, czyli już sprzęt 11-letni. De facto jego czas się już zakończył, ponieważ Apple przestało wspierać ten sprzęt, natomiast dzięki nieoficjalnej łatce można zainstalować na nim system macOS Mojave i cieszyć się dalej z pełnej funkcjonalności systemu. Oczywiście pokażę Wam, jak działa taki system, ponieważ specjalnie właśnie do tego filmu takiego MacBooka sobie sprawiłem. Drugą częścią naszego ekosystemu będzie telefon, czyli w tym wypadku ja postawiłem na model iPhone'a 6. Jest to wersja bez S. Dlaczego akurat ten model, skoro jest już skrajnie stary i najprawdopodobniej nie dostanie już aktualizacji do iOS 13 we wrześniu? Z kilku powodów. Po pierwsze, ten telefon można kupić już za około 350 zł, więc jest to cena bardzo dobra. Pokażę Wam dokładnie, jak on działa, tak żebyście wiedzieli dokładnie, na co się możecie zdecydować. Poza tym, nawet sprzęty z iOS-em, które już nie są wspierane, czyli tak jak to będzie właśnie w tym wypadku iPhone 6, przez rok jeszcze około można spokojnie użytkować, także jeśli chcecie faktycznie telefon, który będzie fajnie pasował do tego ekosystemu, to model 6 Wam się po prostu sprawdzi, ponieważ będzie dało się z niego tak samo korzystać. A w tym czasie być może akurat nabędziecie nowy model lub stwierdzicie, że nie jest to dla Was. Jako tablet zdecydowałem się na model iPad Air pierwszej generacji, wersja tylko z Wi-Fi. W internecie możecie go już kupić za około 500 zł, więc w tym momencie nasz ekosystem jest już kompletny i możemy przejść do testów. Także zacznijmy od MacBooka Pro. Jak widzicie tutaj na ekranie, jest to model z 2008 roku, pracujący pod kontrolą macOS Mojave. Posiada 6 GB RAM, natomiast maksymalnie można zwiększyć pamięć do 8 GB i posiada on dedykowaną kartę graficzną GeForce 8600M w wersji 256 MB. I tak jak widzicie tutaj na dole, faktycznie działa na nim zarówno Photoshop, Lightroom, a film ten właśnie będę składał w Premierze Pro na właśnie na tym Macu. Mam uruchomione nagrywanie ekranu, żeby po prostu zrobić Wam przebitki w razie, gdyby tutaj nagrywanie okazało się niewystarczające. Bez problemu działają wszystkie skróty klawiszowe. Tak więc jeśli chodzi o samego MacBooka, jest dobrze, pomimo tego, że tutaj nie ma dysku SSD, natomiast jest to dysk talerzowy, to i tak system działa w miarę dobrze, podobnie do swoich odpowiedników Windowsowych o tych samych parametrach. Tutaj akurat zdjęcie po kabanosie w Bielsku, jak widzicie, działa tutaj bez problemu biblioteka ze zdjęć, która tak samo bardzo fajnie współgra z iPhone'em. Oczywiście działa iMessage, który również mogę pisać SMS-y z komputera. Działa również FaceTime, dzięki któremu można rozmawiać tak samo z pomocą, no tutaj akurat ja wraz z lampą i aparatem, dzięki któremu można rozmawiać swobodnie, odbierać połączenia, które przychodzą na iPhone'a. Działa oczywiście App Store, bez problemu przechodzą tak samo wszystkie aktualności. Tutaj akurat pojawiła się nowa aktualizacja, także ją po prostu będę sobie musiał wykonać, natomiast nie jest to temat na dzisiejszy film. Oczywiście Launchpad, jak widzicie, działa tutaj bez problemu.
cały interfejs jest po prostu szybki i responsywny. Chrome działa bez najmniejszego problemu. I właśnie tutaj chcę Wam pokazać, że tego typu sprzęty można kupić już. Ten laptop z dyskiem SSD, co prawda z mniejszą ilością RAMu, ponieważ on tutaj widzę, że ma tylko 4 GB, można kupić już za 500 zł, czyli to jest pierwsza część. iPhone'a 6, sprawnego, 349 zł, z działającym przyciskiem Home, bez blokad, jeszcze można dostać na niego fakturę marży. No i iPad Air, również w kwocie 500 zł, także jak widzicie, w kwocie 1400, czyli takiego średniego laptopa z marketu, możecie mieć cały ekosystem od Apple. Jak widzicie, Allegro tutaj działa bez większego problemu. Musicie wziąć też pod uwagę opóźnienia tutaj z racji tego, że właśnie nagrywa się to, co się dzieje na ekranie, więc dysk jest troszeczkę bardziej żarty. Jak widzicie, Facebook tak samo działa bez najmniejszego problemu. Odpalimy jeszcze YouTube'a. Wszystko w nowej karcie i przy okazji, jak widzicie, nie zabijam procesów w tle, dlatego będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Właśnie ciekawy jestem, jakby zareagował antyfan na takie wyzwanie tygodniowe działania na tego typu sprzętach. A tutaj kawałek drzwi, polecam, bardzo fajna kapela. Odpalmy, zobaczycie, jak to działa. Tryb kinowy. I przy okazji zobaczycie, jak działa dźwięk. Dźwięk jest przyciszony. Wszystkie skróty i klawisze działają, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tak samo nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o edytory tekstowe. Łącznie pokroju na przykład Worda lub Excela online. Również z Photoshopa można korzystać całkiem komfortowo. Oczywiście wersja 2019 ładuje się tutaj dosyć sporo. Zwłaszcza, że tak jak mówię, mamy włączone nagrywanie ekranu oraz dysk jest talerzowy, a nie SSD. Natomiast już po uruchomieniu sam Photoshop działa sprawnie. Tutaj akurat sobie troszeczkę przyspieszymy. Jak widzicie po zegarze, to było nieco ponad 1,5 minuty, żeby na właściwie 11-letnim sprzęcie z talerzowym dyskiem twardym i włączonym nagrywaniem bezpośrednio z ekranu uruchomić najnowszego Photoshopa, także moim zdaniem, szczerze mówiąc, nie jest źle, zwłaszcza, że po prostu jak za tą cenę, za kwotę 500 zł, to po prostu warto jest taki sprzęt kupić. A teraz przejdźmy już do iPhone'a. Tak więc przechodzimy do iPhone'a. Jest to model, tak jak mówiłem wcześniej, 6 bez S, czyli nie posiada on 3D Touch, natomiast posiada zwykły ekran. Nie jest to wielką przeszkodą, jeśli nie korzystaliście do tej pory właśnie z tej funkcji, na pewno nie będzie jej Wam brakować. Odnośnie podstawowych funkcji telefonu, to nie ma się tutaj za bardzo co rozwodzić. Oczywiście jest możliwość dzwonienia, wysyłania SMS-ów, jest przeglądarka internetowa, klient Facebooka, także to wszystko znajdziecie w standardzie, nie musicie tutaj nic kombinować. Jeśli chodzi o odtwarzacz iTunes, jak najbardziej daje sobie radę, chociaż troszeczkę uciążliwe jest synchronizacja właśnie przez kabel i przez dodatkowy program. Tutaj akurat bezsprzecznie wygrywa Android. Bardzo fajną rzeczą jest możliwość synchronizacji zdjęć między urządzeniami za pomocą zdjęć Google. Natomiast jeśli będziecie korzystać z chmury od Apple, również w aplikacji zdjęcia będziecie mieli możliwość tutaj oglądania własnych zdjęć na różnych urządzeniach od Apple. Genialną funkcją są notatki, które możemy zapisać sobie na przykład na iPhone'ie i odczytać je na Macu lub na iPadzie. I działa to oczywiście w każdą stronę, także w tym momencie otwierając jedną z notatek tutaj mogę kontynuować pracę nad nią bezpośrednio na Macu. Jeśli chodzi o aparat, ten tutaj nie powala. Zrobię Wam przebitki, jak wyglądają, natomiast większość telefonów nawet z podobnego okresu z Androidem
działa po prostu lepiej i robi te zdjęcia lepiej. Sam telefon oczywiście obsługuje multitasking, tutaj wszystkie aplikacje, które do tej pory odpalałem, to są trzymane w tle, nie są ubijane. Co do gier, bez problemu pogracie sobie w Asphalta 8, nawet w PUBG Mobile, Pokémon Go również dobrze działa, Nyan Cat, moja ulubiona pozycja. Za to nie będziecie mieli możliwości grać w gry, które wymagają 2 GB RAM. Jest to między innymi Fortnite, co niektórych pewnikiem szczególnie ucieszy. Jeśli chodzi o samą płynność urządzenia, nie ma źle. Urządzenie nie wiesza się, nie grzeje się. Owszem, czasy ładowania są dłuższe, natomiast trzeba pamiętać, że jest to kilkuletni model i jak na swój wiek działa całkiem przyzwoicie. A teraz przejdźmy już do podsumowania. Jak widzicie, cały system sprawdza się. Działa całkiem przyzwoicie. Oczywiście nie ma co mówić o idealnej płynności. Natomiast jeśli chodzi o sam zestaw do pracy i podstawowej rozrywki, jak najbardziej się nadaje. Więc jeśli uważacie, że tego typu zestaw ma sens, śmiało zapraszam, kompletujcie taki sprzęt, ponieważ można go faktycznie wyrwać w bardzo dobrej cenie. A jeśli komuś zależy właśnie na całej tej magii urządzeń od Apple, to z pewnością nie będzie zawiedziony. Czy opłaca się kupić taki zestaw? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja osobiście na tego typu sprzęcie pracuję, służy mi on do weryfikacji kodu i w moim przypadku jak najbardziej się sprawdza. W tym momencie nie muszę po prostu wydawać przynajmniej 3000 na MacBooka i kolejne tyle na iPada i na iPhone'a. Natomiast w cenie 1500 mam już kompletny sprzęt, na którym mogę sobie zweryfikować, czy napisany kod przeze mnie działa. Czy trudno jest się przesiąść na taki system? Nie wydaje mi się. Jest to oczywiście kwestia przyzwyczajenia, natomiast jest on dosyć intuicyjny, więc szybko po prostu się możecie w niego wgryźć. A de facto sam sprzęt zapewne będzie Wam służył jako przeglądarka internetowa, która praktycznie nie różni się niczym od swojej Windowsowej wersji, oraz jakieś edytory tekstu pokroju Worda, arkusze kalkulacyjne, tak samo jak Excel. To wszystko jest bezpośrednio dostępne również na system od Apple, więc nie będziecie mieli po prostu większych problemów, żeby się na ten sprzęt przesiąść. Natomiast jeśli myślicie o graniu na komputerach od Apple, to niestety srogo się tutaj zawiedziecie, ponieważ bardzo mało jest produkcji na ten sprzęt i wybitnie nie jest on dla graczy. Co prawda jest GeForce Now, który pozwala grać w wiele topowych gier, natomiast jest to usługa płatna i nie do końca jeszcze dobrze działa na terytorium naszego kraju. Także jeśli bawicie się w kodowanie, jak najbardziej jest to sprzęt dla Was. Także szczerze mówiąc, jeśli potrzebujecie ten sprzęt do pracy, taki zestaw jak najbardziej Wam się przyda. Natomiast jeśli chcielibyście robić na nim coś więcej niż praca biurowa, ewentualnie oglądanie Netflixa, YouTube'a i tego typu rzeczy, to szczerze mówiąc, moim zdaniem ten sprzęt Wam się nie sprawdzi tutaj w zupełności. Ale tak jak mówiłem o tym, czy jest to przydatne, będziecie musieli zdecydować sami. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!